O! Ten samochód zajmuje całe to pomieszczenie, mój drogi. No, a pomieszczenie małe nie jest. I samochód też nazywa się Infiniti. Chodziła ci po głowie ta marka troszkę? Trochę gdzieś mi chodziła. Widzę, że to jest Infiniti QX60. Jest to zaiste. Więc kawał samochodu. Chyba największy z dotychczasowych. Potężna fura. Tak, potężna fura, którą dzisiaj można mieć za w miarę przyzwoite pieniądze, gdyż Infiniti, jak pewnie czytałeś w prasie motoryzacyjnej albo oglądałeś w telewizji. Się z rynku, tak. Tak jest, z Europy w ogóle. Tak. I dzisiaj można Infiniti kupić za bardzo dobrą cenę, jak za tak luksusowe auto, tak wyposażone auto, z takim układem napędowym. I to auto rozpatrujemy jako samochód fabrycznie nowy, prawda? Tylko kwestia segmentu. Czy ty byś chciał takim segmentem jeździć, czyli SUV-em wielkim? No myślę, że bez dwóch zdań, nie? Auto nie rzuca się może aż tak bardzo w oczy. Myślę, że na polskich drogach jest go mało, więc jest to w pewien sposób egzemplarz wyjątkowy. O, jest pan, który wie wszystko o tych samochodach. Adam Kornacki, bardzo mi miło. Jak mógłbym panu co ja chcę wiedzieć? Generalnie z reguły wiem, że te auta są dość dobrze wyposażone w tej wersji takiej podstawowej. Teraz też gdzieś tam czytałem, że ze względu na to, że Infiniti wycofuje się z Europy, są dość duże rabaty na te auta, w związku z czym myślę, że ono klasyfikuje się w tym naszym budżecie. Więc pierwsza rzecz, jak wyglądają kwestie wyposażenia tego auta? No i druga, myślę, dość istotna, no to parametry cenowe, nie? Więc teraz tak, mamy dwie wersje wyposażenia. To jest bardzo bogato wyposażone auto w wersji podstawowej, tak jak pan wspomniał. Wysokiej jakości skóry, napęd na cztery koła, automatyczne skrzynia biegów. To wszystko mamy w standardzie. Wysokiej jakości drewno na wykończenie tego samochodu, aluminium, tryby jazdy. To jest samochód, który ma 262 konie. Bo on jest spakietowany, jeżeli chodzi o wyposażenie, przyjeżdżając spakietowany. Tu są dwa takie pakiety, że się dorzuca każdy element wyposażenia za pieniądze. Nie. I ten samochód tak naprawdę od pakietu podstawowego do pakietu high-tech różni się kwotą 10 tysięcy złotych. Tak? Pakiet high-tech jest bogatszy o wyposażenie bezpieczeństwa dla pasażera i dla podróżujących z nim osób. Tu może podróżować 7 osób w tym samochodzie, tak? A widzisz, chciałeś rozpatrywać takie coś, nie? Nasze samochody nie są produkcją masową, którą mają zalać rynek, czyli będą super tanie, albo możemy sobie je doposażyć tak, żeby nie wiadomo, co w nich było. Zobaczcie, panowie, że tutaj jest przede wszystkim klasyka. To wszystko mamy w cenie 259 tysięcy. To ja mam jeszcze jedno pytanie, no bo jak wiemy, Infiniti wycofuje się z rynku europejskiego, a co z kwestią serwisów? Serwis na pewno będzie utrzymany przez 10 lat, no to jest gwarancja, bo w 2021 wchodzą dwa elektryczne samochody od Infiniti. Będzie znów nowy importer Infiniti i podtrzyma serwis, także tutaj obawy, jeśli chodzi o naszą markę i serwisowanie naszych aut, nie ma najmniejszych. Czyli są bezzasadne. Tak jest. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy popatrzyli na ten samochód od strony dzieci i funkcjonalności. Także pięknie dziękujemy za dane. Dziękuję bardzo. Dobrze się gada o samochodach zawsze, szczególnie tak pięknych. No a teraz będziemy zgłębiać wiedzę. Piotrze, pozycję zajmuj. Proszę bardzo. Najpierw do drugiego rzędu, tak? Bo możemy sobie usiąść, poglądać telewizję. A no właśnie, tutaj to wyposażenie naprawdę rozpieszcza. Więc rozrywka dla dzieci. No. Dużo miejsca na głową. Panorama. Jest. I kanapa jest suwana i jest też składana zupełnie. Albo można zrobić z tego bagażówkę, albo w bardzo wygodny sposób zająć miejsce na tylnej kanapie w trzecim rzędzie. Ale też zobacz, kurczę, na tę nitkę, rzeczywiście na to drewno, jak to jest nie tylko wyposażone, ale i wykończone. Wszystko fajnie, co? Bardzo fajnie to wygląda. Infiniti nie kombinuje zbytnio z silnikami. Od lat marka wierna jest widlastym szóstkom, których metaliczny dźwięk wywołuje ciarki na plecach. Oczywiście trzeba liczyć się ze spalaniem na poziomie co najmniej 20 litrów, ale przecież luksusu nie ma za darmo. W porównaniu do poprzednich aut to jest raczej powolne. By rozbujać się do stówki potrzebuje ponad 8 sekund. W zamian oferuje aż 7 miejsc otoczonych nawiewami, włącznikami i ekranami. Bagażnik jest spory, nawet w 7-osobowej konfiguracji. Po położeniu ostatniego rzędu to niemal dostawczak.